Dziś zajmiemy się wybebeszeniem jej, wyjmiemy całą elektronikę, prawdopodobnie trzeba będzie zablokować mostek i przerobimy mostek na mostek piezo. Dołożymy taką przystawkę piezo razem z przetwornikiem, założymy nową płytkę, poszedłem w estetykę zieleń, niebieski, znowu nie wiem co to jest za kolor, ze złotym, będzie to wyglądało w ten sposób. A skoro złota płytka, to założymy również złote klucze blokowane, wymienimy mostek na złoty oraz złote gniazdo jack. Pójdziemy kolorem w taką stylistykę, tak mi się podoba, tak będzie. Na podstawie tej gitary pokażę Wam również w kolejnych filmach, jak wyszlifować i wypolerować progi, jak ustawić gryf, jak ustawić całą gitarę pod siebie. Zaoszczędzi Wam to wizyty u lutnika. Dodatkowo prawdopodobnie będzie trzeba przeszlifować siodełko, ponieważ struny nylonowe są grubsze niż struny od gitary elektrycznej, także wszystko to dobierzemy i finalnie będziemy mieli produkt, którego właściwie nie można kupić w sklepie. To co, najpierw zdejmiemy struny i zajmiemy się wybebeszaniem. Safety first, zawsze zakładajcie okulary ochronne. Zaczynam od usunięcia wajchy z mostka, następnie usuwam struny. Stare struny nam się już nie przydadzą, warto je zawijać, żeby w koszu po prostu nie przedarły nam worka. Tu mam problem z tą małą struną, bo wydaje mi się, że tu są dwie struny. Jedna jest jakoś zawinięta wokół siodełka, ta najcieńsza E. I tutaj protip, jeżeli chcecie usunąć pokrętła z waszej gitary, weźcie dwie kostki i w ten sposób podważcie pokrętło, automatycznie samo wyskoczy do góry. Okazuje się, że nie musiałem tego robić, bo i tak odkręcę całą tą płytkę, więc teraz odkręcamy płytkę. Jak widzicie, tak naprawdę do gitary mocują ją dwa przewody. Jeden od gniazda jack, który zostawimy, bo przelutujemy sobie tutaj nowe gniazdo jack. I jedno uziemienie do mostka, które i tak odetniemy i pozbędziemy się go, ponieważ ta elektronika nie będzie wymagała żadnego uziemienia. A tak będzie się to prezentowało z nową złotą płytką. Oczywiście mostek, jak i gniazdo jack będą również złote, więc wszystko będzie do siebie pasowało. Teraz odkręcamy gryf i normalnie nie używamy elektronarzędzi do pracy z gryfem, ale to się chyba tyczy tylko dokręcania, więc odkręcamy. Tak właściwie teraz zauważyłem, że tą płytkę też powinienem wymienić na złotą, więc zamówię również złotą i będzie pasowała do całej reszty. Gryf pasowany jest bardzo ciasno, co w sumie jest bardzo dobre w tym przypadku. I przy okazji możemy sobie cały ten gryf sprawdzić, obejrzeć czy nie jest popękany lub czy nie ma jakiegoś przekrzywienia czy śmigła. W tym przypadku wygląda na to, że wszystko jest w porządku. W kolejnej części omówimy sobie obrobienie całego gryfu razem z polerką progów oraz wymienimy te stare klucze na te nowe klucze blokowane w kolorze złotym. Odkręcamy tylną płytkę. Usuwamy sprężyny, ponieważ nie będą nam już potrzebne. Zablokujemy cały ten mostek w pozycji płaskiej. Elektronika do pasywnej przystawki piezo wygląda w ten sposób. Tutaj jest gniazdo jack, które przelutujemy na to istniejące. A więc zostawimy sobie ten obecny przewód. I całość schowa się pod naszą płytką. Chociaż teraz zastanawiam się, czy może nie zostawić sobie tutaj tej regulacji. W sensie dostępu do niej. Na przykład zrobić otwór w tej płytce złotej, maskownicy. Tak, żeby po prostu mieć stale dostęp do tej regulacji. Ale nie jestem pewny, bo nie wygląda to za dobrze. Mogę to po prostu raz ustawić prawidłowo i zostawić schowane. Teraz zajmiemy się odkręceniem samego mostka.
I dokładnie tak jak przypuszczałem, są tutaj założone z jakiegoś powodu dwie struny E. Ewidentnie, jak zajrzymy do środka, jest tutaj kulka od struny E, a tu od zewnątrz jest założone, nawet nie wiem do końca co, coś od gitary akustycznej. Tak, dokładnie tak jak myślałem, dwie struny. Po co? Nie wiem. Aby zachować integralność całego mostka i nie pogubić elementów, warto sobie skręcić tutaj te siodełka i trzymać je razem. Rozkręcamy w ten sposób cały mostek. Aż zostanie nam sama goła baza. Następnie odkręcamy te trzy śruby, aby oddzielić mostek od tego metalowego bloku, ponieważ pomiędzy mostek a blok trafi nasza przystawka piezo. Dzięki temu będzie ona przenosić wibracje ze strun i będziemy słyszeć dźwięk. Ta strona z przewodem powinna być tam, gdzie gruba struna E, ponieważ tak zbudowana jest ta przystawka piezo. Tak mniej więcej ma to wyglądać. Z tym, że nie możemy tak tego zostawić, ponieważ tworzy nam się teraz tutaj szczelina. Jeżeli dokręcimy te śruby, ten element będzie nierówny i nasza przystawka się wysunie, czego absolutnie nie chcemy. I z pomocą przyjdą nam tutaj metalowe podkładki. I powinno to wyglądać mniej więcej tak. W ten sposób nic tu się nie ruszy, wszystko jest sztywno i nasza przystawka jest zabezpieczona. Wkładam mostek i używam jednego z już wywierconych otworów do przełożenia przewodu. To jest ten otwór od uziemienia. I w ten sposób mogę już podłączyć przystawkę do elektroniki. A oto jak będzie się to prezentowało. Oczywiście złoty mostek i złoty jack. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o część pierwszą. Serdecznie zapraszam Was do części drugiej, gdzie wymienimy sobie te klucze nablokowane oraz obrobimy cały ten gryf. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia.